Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskiej, lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskiej, lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Dzień dobry, Polonio. Polski Festiwal zaprasza do wspaniałych przeżyć z wokalnymi, muzycznymi i tanecznymi zespołami. Czekają na Państwo restauracje z daniami wykreowanymi specjalnie na festiwal. Polecamy odwiedzić nasze butiki, sklepy i wystawy historyczno-kulturowe. A dla dzieci będzie wesołe miasteczko. Czekamy i witamy Was 14 i 15 września. polishfestival.ca. Życie studenta nie jest łatwe. Dom, szkoła, nauka, no a do tego ciągły brak pieniędzy. Ale spokojnie, możemy Ci pomóc. Złóż podanie o stypendium w naszej Credit Union, a będziesz miał szansę zostać jednym z tegorocznych zwycięzców. Nie zmarnuj tej okazji i skontaktuj się z nami. Na pewno warto. Pamiętaj, termin zgłaszania podań o stypendia upływa 31 października. Teraz oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, który przedstawi Państwu kolejne ciekawe informacje z ważnych wydarzeń sportowych, jakie miały miejsce w Polsce i innych krajach. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kąciku sportowym i dzisiaj zaczynam od żużla. Sobotnia runda Grand Prix Niemiec ułożyła się znakomicie dla reprezentantów Polski. Na zawodach w niemieckim Teterow zwyciężył Maciej Janowski. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzwik. Dzięki temu gorzowianin został liderem klasyfikacji generalnej Grand Prix i przybliżył się do realizacji marzenia o złotym medalu. Rozegrano również pierwszą rundę fazy play-off w ekstraklasie polskiego żużla. Unia Leszno zdemontowała na wyjeździe Włókniarza Częstochowe 52-38. Unia była faworytem i jest również faworytem do wygrania rewanżu. Z kolei w meczu Falubas Zielona Góra i Sparta Wrocław doszło do niespodzianki. Falubas wygrał u siebie 48-42, chociaż znawcy uważali Spartę jako faworyta do zwycięstwa. To był jeden z najbardziej szalonych meczów Ekstraligi w tym sezonie. Obie drużyny co chwilę zmieniały się prowadzeniem w meczu, a losy zwycięstwa rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim wyścigu. Bardzo będzie ciekawy rewanż za tydzień we Wrocławiu. Trochę o lekkiej atletyce. W przedostatnim finałowym meetingu Diamentowej Ligi w Curychu startowali również Polacy. W konkursie skoku o tyczce świeżo upieczony ojciec Piotr Lisek wspólnie z Amerykaninem Colem Walshem został sklasyfikowany na trzecim miejscu z wynikiem 5,80. Konkurs oszczepników świetnie zaczął Marcin Krukowski. Mistrz Polski na otwarcie konkursu uzyskał 85,72. Czyli drugi wynik w karierze. Ostatecznie wylądował na czwartym miejscu. Justyna Święty-Ersetycz osiągnęła w biegu na 400 metrów 51,54 sekundy i zajęła ostatecznie czwarte miejsce w całej klasyfikacji diamentowej ligi.
Przełamała się również Anna Sabat. Polka w mocno obsadzonym biegu na 800 metrów wywalczyła czwarte miejsce, uzyskując dobry czas 2 minuty, 1 sekunda i 21 setnych. To jej trzeci rezultat w karierze oraz najlepszy wynik w tym sezonie. Z kolei w Berlinie podczas wielkiego meetingu ISTAF Ewa Swoboda triumfowała w biegu na 100 metrów ze świetnym rekordem życiowym 11,07 sekundy. Na tych samych zawodach rzut dyskiem wygrał Piotr Małachowski, który zwyciężył z rezultatem 65-17, pokonując mistrza świata Litwina Andriusa Godziusa. Wioślarstwo. W ubiegłym tygodniu odbyły się na torze regatowym w Linzu w Austrii wioślarskie mistrzostwa świata. W sumie Polacy zdobyli 3 medale w sobotę i 1 w niedzielę. Podczas sobotnich finałów świetnie spisała się polska czwórka bezsternika mężczyzn, która wywalczyła złoty medal. Klasę potwierdziły również panie z czwórki podwójnej. Wywalczyły one srebro. Srebro również zdobyli panowie w tej samej konkurencji, czwórce podwójnej mężczyzn. W niedzielę kolekcję medalową powiększyła męska dwójka podwójna, która zdobyła brązowy medal. A teraz tenis. W najciekawszym sobotnim meczu trzeciej rundy US Open Kanadyjka Bianca Andreescu pokonała znakomitą Karolinę Woźniacki. To jej drugie w tym sezonie zwycięstwo nad Dunką, bo w styczniu lepsza była też od niej w Auckland w Nowej Zelandii. W kolejnej rundzie trafiła na sensacyjną Amerykankę Taylor Townsend. Pojedynek odbył się wieczorem w czasie największej oglądalności telewizyjnej na głównym korcie Nowego Jorku Arthur Ashe. Zwyciężyła Andreescu i kontynuuje swoją świetną pasę w Ameryce. A na zakończenie kulisy sportu, czyli wpadka dyscyplinarna. Legia przegrała z Glasgow Rangers w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej i odpadła z dalszych rozgrywek. Na ten mecz przyjechał w czwartek do Glasgow Artur Boruc, zresztą były legionista i były piłkarz Celtiku Glasgow. Z trybun dopingował Legię. Zdenerwowała tym zachowaniem menadżera Bournemouth Eddie Howe'a, który nie dał mu zgody na wyjazd do Szkocji. Boruc jest bramkarzem w klubie Bournemouth. Polak jest znany z faktu nieprzestrzegania regulaminu tak w Polsce, jak i za granicą. I tyle na dziś. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.